Oto jeden z nowszych modeli w grupie przyłbic automatycznych będących w ofercie marki Magnum. Jest to przyłbica automatyczna samościemniająca z wbudowanym oświetleniem. Do czego to oświetlenie służy? Za chwileczkę powiem. Zobaczmy na razie, co jest w zestawie. Bardzo wygodne, nowoczesne na głowie o konstrukcji czteropaskowej. Konstrukcja czteropaskowa jest o tyle lepsza w stosunku do standardowej konstrukcji trzypaskowej, że lepiej rozkłada ciężar przyłbicy na głowie, dzięki czemu podczas długiej pracy nie czujemy znużenia, obciążenia. Przyłbica. Standardowy wizjer, dwa czujniki, na środku dioda LED, bardzo mocna, służąca do doświetlenia obszaru roboczego. Z boku pokrętło regulacji stopnia zaciemnienia z przełącznikiem funkcji szlifowania. W środku standardowe regulatory służące do regulacji czułości oraz regulacji prędkości rozjaśnienia po spalaniu. Na środku znajduje się jeszcze przełącznik, który służy do ustawienia trybu albo sposobu zachowania się oświetlenia. To oświetlenie może być wyłączone, może być włączone cały czas, bądź przełącznik może być w pozycji auto. Wówczas oświetlenie będzie reagowało na natężenie światła zewnętrznego. Jak działa oświetlenie? Tak jak mówiłem, pozycja off, oświetlenie wyłączone. Pozycja on, oświetlenie włączone cały czas. Pozycja auto, oświetlenie zależne od natężenia światła zewnętrznego. W zasadzie wystarczy zamknięcie przyłbicy, nachylenie się nad obszarem roboczym i to już powoduje, że oświetlenie się załączy. Razem w zestawie z przyłbicą otrzymujemy zapasową baterię.